Drodzy widzowie, tak jak żeśmy opowiadali w poprzednich odcinkach, specjal, nawet nie wiem jak to się wymawia, na 50 subskrypcji wydarzyć się musi. No i on był dzielony na dwie części, tak? Trzeba powiedzieć. I pierwsza z tych części, no to miała być nasza historia opowiedziana, prawda? Jak staraliśmy się o przepustki do Izby Niższej naszego polskiego parlamentu, czyli do Sejmu. I to chcesz, Fryderyku, opowiedzieć, jak to się wydarzyło? Czy może lepiej, bo w sumie ja byłem bardziej zaangażowany. No, ty możesz powiedzieć. W pewnym momencie Fryderyk stwierdził, że dobrze by było, jakbyśmy pojechali do tego Sejmu po prostu, tak? Dostali się tam, nagrali coś ciekawego. Nasze wizje, mimo tego, że siedzimy sobie w takiej tutaj budce POD-u, są dalekosiężne. Jedno z nich jest bycie już, kreowanie takiej drogi dziennikarskiej po niego. Dokładnie. I naszym tutaj nie tylko celem, ale też wydaje mi się, że sporym marzeniem i rozrywką byłoby, gdybyśmy mogli co miesiąc jeździć sobie na 3 dni do Warszawy i przeprowadzać wywiady z politykami. Jak najbardziej. Jak robi to wielu tiktokerów i podobnych ludzi. Wielka rozrywka i jednocześnie coś, co no, byłoby po prostu interesujące. Wielka nas interesuje, prawda? Dokładnie. No, nas interesuje, was może też tak. By zainteresowało takie coś, więc no taki mieliśmy pomysł na to. Ale jako, że jak zakładaliśmy ten mail, no to raczej planowaliśmy, żeby był to taki trochę śmieszkowy projekt, tak? No i tutaj się pojawia... A nie da się tego zmienić? No ja już to zmieniłem ogólnie. Ale nadal jest. No bo właśnie dlatego, że wysłałem zanim kliknąłem. A, bo to jest Nie, to nie jest screen. To jest... Tutaj jest niezmienione, a tutaj jest już on. A, no to super. Zmienione. No bo chodzi głównie o to, tutaj mogę teraz ja wejść w zdanie. Proszę bardzo, że jak jednak zakładaliśmy to, to tak i mieliśmy tą taką, dlatego też pierwszy odcinek politycznego języka sportu odbiega mocno jakościowo od innych odcinków, dlatego że weszliśmy z teorią, że ten nasz projekt, ta nasza wizja musi się uczynić w jakiś sposób materialny, więc musimy zrobić cokolwiek, żeby ruszyć. Tak zawsze z Jędrzejem wychodzimy z założenia, że lepiej zrobić coś, niż nie robić nic. A dokładnie. Nie spuszczać się nad tym, żeby było perfekcyjne. Dokładnie. Dyskutowaliśmy o mojej sytuacji. Dokładnie. Więc no, założyliśmy sobie luźny e-mail, który jest mailem politycznego języka sportu, ale w imieniu... O nazwie normalnej, tak ale w imieniu i nazwisku Jędrzej wpisał postać ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zatem byliśmy wpisani... Któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia w pełni. Tak, jak najbardziej. Zatem byliśmy wpisani po prostu jako Zbigniew Ziobro. Tak. I ja o tym pamiętałem, pisząc do Sejmu ładny wniosek o dostanie przepustki. Natomiast nie wiedziałem, że Gmail działa w ten sposób, że jeżeli tą zmianę się kliknie, to mail już rozpoczęty, tak, który już się zaczęło pisać, nadal będzie podpisany tak jak wcześniej. I w związku z tym wysłałem wniosek do prawej ręki Szymona Hołowni w Sejmie, tak? Czyli do pani, która prowadzi kancelarię, jako Zbigniew Ziobro. No i ogólnie dosyć to było zabawne. Dosyć z chłopakami się pośmialiśmy. Miejmy nadzieję, że to się uda, ale nadal odpowiedzi od pani nie otrzymaliśmy. W związku z tym, jako że odpowiedzi nie otrzymaliśmy, no to czas na naszą specjalność, specjał na 50 subskrypcji, czyli no coś, co już próbowałem zrobić, tylko dodzwoniłem się do jakiegoś losowego pana w Warszawie, bo pomyliłem jedną cyferkę w numerze telefonu i no pan powiedział, że pomyłka, że nie jest marszałkiem Sejmu ani nikim, także i poszedł spać dalej, miał wyraźnie zaspany głos. Pozdrawiamy tego pana z Warszawy tutaj. Zatem no, teraz przyszła kolej na to, żebyśmy na wizji zadzwonili do tejże pani rzecznik. No i teraz musimy sobie dokładnie powiedzieć, jest to dokładnie pani dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu. Pani nazywa się Katarzyna Karpaś-Fiderek. Tak? I gdzie Szymon Hołownia tutaj, będzie to też ciekawy test bardzo, prawda? Bo Szymon Hołownia zapewniał, że parlament teraz będzie otwarty, że Sejm będzie dla postronnych widzów otwarty. W związku z tym chcielibyśmy to na żywo przetestować. Więc zabawimy się teraz w trochę adbustera, można powiedzieć, tak? Czy w takich pogromców mitów i zobaczymy, czy Sejm rzeczywiście jest na wszystkich obserwatorów otwarty. Po mailu okazuje się, że nie, choć oczywiście wybaczamy tutaj, no bo to jest nasz błąd, że... Wiemy, że dzisiaj wszyscy w Sejmie są. Tak, wiemy, że jest posiedzenie tak. I jest napisane, że właśnie w trakcie posiedzenia trzeba dzwonić, więc poprosiłbym cię, Fryderyku, bo nie mam tego numeru teraz, jak już skończysz tutaj edytować, tak. O wyszukanie numeru do tej pani, dobra, możesz wpisać dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu Katarzyna Karpaś-Fiderek albo gdzieś w komunikacji ze mną na Messengerze możesz wyszukać.
Ja ten numer zaraz tutaj wprowadzę. Oczywiście panią, jeżeli odbierze sama pani Karpa Świderek, to no ją wyciszymy albo zmienimy głos, tak? No bo nie możemy takich rozmów dostępniać. Niech się pani niczym nie przyjmuje, wszystko dokładnie pod kontrolą. Ale no, jednak weryfikacja obywatelska ze strony PJS-u musi tutaj nastąpić, ponieważ wspominano, że parlament jest na ludzi otwarty. Więc tak podkreślam to po raz kolejny, że jeżeli parlament jest otwarty, no to powinni od nas ten telefon już po prostu odebrać. Aha, ty w końcu, dobra, tak. Bo już chciałem klikać, ale dobra, no to szukaj. Wyjdź, możesz sobie udostępnić wcześniej, bo zrobiłem, że nagrywamy odcinek. Dobra, ale ja nie mam Instagrama na telefonie niestety, tak. bo usuwałem wszystko, nie? Ja mam tylko na tablecie teraz. No, także mogę potem udostępnić, a teraz weźmiemy się za kontrolę obywatelską. To będzie cięte, nie? Więc nie musisz. Aha, no to dobra, to teraz już ten. Filip Rogacki wysłał, widzę. A tymczasem Filip Rogacki wysłał mi zaproszenie do grona znajomych na Facebooku. Filip w trakcie nagrywania pisał, że jest bardzo ciekaw, kiedy będzie odcinek, żeby mu, bo by obejrzał, ma ochotę nas obejrzeć. Także też Milusio i no zobaczymy, jak się uda. A tymczasem, dobra, ja już poszukam tego numeru, to szukaj. Bo to będzie chyba troszkę trwało, więc wpiszę w Google numer do Sejmu i zobaczymy numer telefonu do Sejmu, o tak zrobimy. Ojej, ktoś tam kasznął. To jest kolega Maksym, którego też pozdrawiamy. Jak najpierw budynek Sejmu Śląskiego, obiekt historyczny Katowice. O, ciekawe, ale do Sejmu Śląskiego dzwonić nie będziemy. Zadzwonimy sobie do po prostu polskiego Sejmu, który jest na Google oceniony na 1,9. Kompleks budynków sejmowych. Więc dosyć jest to interesujące. I teraz tak, mam tu wszystkie numery i wydaje mi się, że jak to było tutaj... Biuro Obsługi Medialnej, dobra. Więc zatem dzwonimy do Biura Obsługi Medialnej. Już wykręcam, jesteś gotowy? Jest, czekaj. Ładnie tutaj. Tu. Nie wiem w ogóle, czemu ten numer jest plus 48. Aha, dobra, bo te numery polskie, nawet te stacjonarne numery, prawda, telefoniczne, i tak mają plus 48. Dobra, także odpalamy i robimy kontrolę obywatelską. Czy Sejm rzeczywiście jest otwarty? Proszę bardzo, okaże się już za moment. Warszawa, mamy łączenie. Dzień dobry panu. Z tej strony Jędrzej Sowa. My składaliśmy z kolegą taki wniosek przez maila na posiedzenie Sejmu odbywające się 12, 13 i 14, zaplanowane wtedy czerwca. I składaliśmy wniosek o ewentualną możliwość wejścia do budynku w tym czasie. Niestety nikt nam na ten wniosek nie odpisał. I mamy takie pytanie, co w związku z tym należy dalej zrobić? Nie, chodzi o czerwiec. Tu jak najbardziej chodzi o czerwiec, my już chcemy do przodu po prostu tutaj sobie zrobić. Okej, dobra. Proszę mi powiedzieć, z jakiego maila to szło? To szło z maila polityczny język sportu małpa Gmail. Dokładnie coś takiego, bo tutaj z kolegą tak zaczynamy powolutku. Już mówię, wysłaliśmy to na mail. Tutaj jest podpisane jako CIS i mail jest. Aha, cis@sejm.gov.pl. Dokładnie coś takiego. Jak jest pan przy komputerze, to proszę mi powiedzieć po prostu, w jakim dniu, bo tak mi będzie łatwiej po prostu wyszukać. 7 marca. 7 marca, dobra. Ło, no to kawał czasu temu. No właśnie, trochę minęło. Jasne, rozumiem. Dobra, jesteśmy 7 marca o godzinie? 12.32. O.
Tak, tak, jak najbardziej. Pan Międrzej, mam przyjemność teraz, tak? Tak, tak, zgadza się. Tak. Panie Jędrzeju, jedno pytanie. Czy macie postanowienie sądu o wpisanie na, do rejestru pracy? Nie, nie mamy takiego postanowienia. Jest to potrzebne, rozumiem, tak? Żeby do budynku się dostać? No, bo, tak, tak jakby do wystawienia właśnie tych, tych wejściówek pracowych, no to zasadniczo prosimy właśnie, żeby było coś takiego, no bo w tym momencie zgodnie z prawem jesteście pracą, a my w tym momencie zgodnie z prawem nie możemy wam odmówić, mówiąc tak między nami, tak? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Tak, bo no jakby w tym momencie jakby no wniosek jest ładnie zrobiony, widzę, że fajnie. Wielu dziennikarzy tego nie potrafi zrobić. No to miło nam, bo nie ukrywam, że Fryderyk też tu ze mną jest, także po prostu tak, miło. To ustna pochwała od urzędnika, że ładnie to zrobili. Bardzo nam miło, dziękujemy ślicznie. Taki Sejm to naprawdę doceniamy. Tak, tak, no tylko też nie chcę tutaj ten być jakąś świnką, tak mówiąc. Jasne. Aczkolwiek no przydałoby się coś takiego, no bo wie pan, no technicznie rzecz biorąc, mówiąc tak też między nami, no każdy może stworzyć sobie maila na Gmailu, napisać, że jest dziennikarzem, my go wpuścimy z dobroci serca, a potem będzie, coś się może wydarzyć, tak. Okej, okay, okej, okay. Rozumiemy. I my tutaj jesteśmy, no w dużym skrócie od weryfikacji, czy ktoś jest, no zgodnie jakby z prawem i literą prawa dziennikarzem. Okej. Okay. Występuje, no to my, o ile jest wniosek zrobiony tak, jak panowie zrobiliście, to po prostu idzie podpis dyrekcji, idzie na dział przepustek i wchodzicie sobie. No a jak nie ma właśnie takiego postanowienia albo czegoś, no to dyrekcja mówi, no a gdzie jest wzór na przykład legitymacji, gdzie jest postanowienie właśnie sądu o wpisanie do rejestru pracy. No i w tym momencie odpowiedź zazwyczaj jest odmowna. Na szczęście jest mnóstwo czasu do tego czerwca. Tak, tak. Więc panowie możecie zadziałać w tej materii, a żeby po prostu to, ten, to jakby przeprowadzić wejście. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Czyli jeżeli pan jeszcze mógłby pomóc, co dokładnie musielibyśmy zdobyć? Jak to się tutaj dokładnie nazywa? To się nazywa sądowy wpis do rejestru pracy, o ile dobrze pamiętam. Okej. Okay. Zakładam, że wujek Google podpowie dokładnie, jak to się nazywa, bo mogłem coś przekręcić. Przepraszam, mamy dzisiaj po prostu taki młyn, że... Już no nie dziwimy się, że jest młyn. Bo 10:30, tak. Plus na przykład, no jak zakładacie redakcję, czy macie już jakąś tam redakcję internetową albo coś, no to jakiś wzór legitymacji, tak? No bo technicznie, tak jak każdy urzędnik ma swoją pieczątkę, tak każdy dziennikarz ma swoją jakąś legitymację, tak? Jasne, jasne. Tak, tak, to nas charakteryzuje od zwykłych śmiertelników. Rozumiem, rozumiem, jasne. Tak, tak. Więc właśnie, no, żeby nie było żadnego problemu kombinowania jak koń pod górę i tak dalej, to właśnie do takiego wniosku, taki wpis, że jesteście pracą i wzór legitymacji, wtedy po prostu to przechodzi i to jest tak naprawdę formalność do podpisania. Dobrze, dobrze. I jak rozumiem, po tej rozmowie jest to droga jedyna, tak? Że tutaj w inny sposób, jako inne postaci tam się dostać nie można. Idealnie jako nie praca, tylko na przykład zawsze można, nie wiem, albo do klubu, albo do jakiegoś posła z regionu zaprzyjaźnionego poprosić, żeby po prostu zostać wpuszczonym danego dnia jako jego gość, tak? Aha, dobra. To albo klub, albo jakiś poseł, no tutaj jakby jest druga możliwość wejścia do Sejmu, tak? Dobrze, dobrze. No nie na zasadach dziennikarskich, tylko gościa, no ale jak przypadkiem na przykład znałby pan jakiegoś posła i on by jakby mógł dać rękojmię za to, że pan tutaj nie przyjdzie i nie wiem, nie będzie rzucał marszałka albo któregoś do marszałków. Takich planów ambitnych nie mamy. Tak, tak, tak. No to szczerze mówiąc, w tym momencie, jak to jest zaproszenie od posła, to nas to jakby w ogóle nie interesuje. Po prostu wchodzicie tak jakby inną ścieżką.
Super, super. Taką, no, do otrzymania tej przepustki. Dobra. Przykro mi, że jakby nie powiedziałem panu, tak, zapraszamy, wszystko gotowe, no ale jakby siedzę już od jakiegoś czasu w tym biznesie i wiem, że jakbym to zaniósł dyrektorowi, to by mi dokładnie powiedział to, co panu powiedział. Jasne, jasne. Jeszcze by powiedział, użył pewnie wszystkiego słowa i rzuciłem jedną kartką, tak, że to mu przyłażę z taką sprawą. Dobra, dobra, dobra. No to dziękujemy w takim razie jak najbardziej. Za... Nie no, dobra. Trzeba powiedzieć, że po prostu no bardzo profesjonalna obsługa, tak? Także naprawdę nam bardzo miło, że z takim odbiorem się tutaj spotkaliśmy. No i życzymy miłego dnia w takim razie. Miejmy nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam. Również pozdrawiam, do widzenia. Także jak widzicie, drodzy widzowie, Sejm rzeczywiście okazuje się być no, otwarty, tak? No bo telefon został odebrany. Fakt faktem, są jeszcze pewne problemy organizacyjne, tak? No, nie wiem, jakbyś to dokładnie skomentował, ale no to, że ten mail tutaj nam się zawieruszył. Co ciekawe, pan tutaj no, niezbyt się zainteresował naszym imieniem i nazwiskiem, więc wpisanym tam. Więc jest możliwe, że przyszło już właściwie pokazane, tak? Co byłoby miłe, no bo rzucania kartką my byśmy raczej nie chcieli w nas, prawda? Z takimi wnioskami. Także no jak widzicie, postaramy się zrobić wszystko, żeby do parlamentu udało nam się w przyszłości wejść. Tak jest. Dobra, co potrzebowałeś? O coś mówiłeś ten? Nie, bo żebyś powiedział, że do zobaczenia. A, żebym już kończył, tak? Po prostu? Nie, żebyś powiedział, że do zobaczenia. Aha, to takie coś to jest... Dobra, dobra, no rozumiem, rozumiem. Jasne, ale no widzisz, także takie coś pykło. Dobra, mamy jeszcze 20 minut czasu u mnie, no nie, no bo ja tutaj będę musiał już wtedy lecieć na lekcję, więc został no, sport, tak? Chyba, że chcesz jeszcze skomentować tą rozmowę, którą tutaj mieliśmy. Nie, no myślę, że się może udać nasz plan, więc zobaczymy, dobra, co przyszłość przyniesie. No to super, no ale ja jestem pozytywnie zaskoczony, muszę powiedzieć, że tutaj taka piękna obsługa, naprawdę, bardzo miło.